Niewidzialni FM. Wszystko na temat niepełnosprawności w jednym miejscu. Są różne rodzaje niepełnosprawności. Jedne są widoczne gołym okiem, drugie są zupełnie niewidoczne. Więc jeżeli trzeba zagrać kogoś z kompleksem Downa, to nie ma rady. Tego charakteryzacja nie zdoła zimitować. Trzeba prosić kogoś z kompleksem Downa, żeby grał w jakimś stopniu siebie. Często nie tyle siebie, bo czasem trzeba grać inny stopień niepełnosprawności niż ten, który się naprawdę ze sobą nosi. Niepełnosprawnych aktorów, którzy byliby do końca zawodowymi aktorami, nie znam, ale szczerze pamiętam, że pracowałem z Janem Kretschmarem, który był bardzo ciężkim inwalidą po amputacji nogi i tą odciętą nogę ukrywaliśmy w filmie. Proteza ją tak zastąpiła, że się nikt nie zorientował, że Jan Kretschmar chodzi na protezie, a nie na własnych nogach, czyli on był niepełnosprawnym, który udawał pełnosprawnego. W filmie, który robiłem o Kolbem, w scenie śmierci, gdzie ludzie umierali z zagłodzenia, rzeczywiście nie można było charakteryzacją zrobić tego efektu, bo nikt nie wychudł tak strasznie, jak musieli wychudnąć ludzie w rzeczywistości. I zgłosił się do mnie niepełnosprawny, ciężko chory chłopak z zanikiem mięśni, który powiedział: ja wyglądam tak, jak ci ludzie w Oświęcimiu. Czy pan by mnie zechciał sfilmować, bo chciałbym, żeby po mnie taka pamięć została. I on jest w tym filmie i był bardzo rad, że bierze w nim udział i jego rodzice byli przy tym. I ja z pewną niepewnością, z jawną niepewnością się musiałem nad tym zastanowić i zrozumiałem, że to jest w porządku, że on powinien, jeżeli chce zagrać tą właśnie, tę niepełnosprawność, którą sam przeżywa, to może ją przecież pokazać. Czy pana zdaniem, jako wieloletniego reżysera z doświadczeniem wykładowcy w szkołach filmowych, nasze uczelnie filmowe są przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych? Z tego co wiem, to nasze dwie główne uczelnie filmowe nie są specjalnie przystosowane do przyjęcia niepełnosprawnych, ale myślę, że gdyby się taki kandydat zdarzył, to by też i pomagano mu. To jest takie środowisko, które zwykle wychodzi naprzeciw każdej takiej osobliwości. To nie byłoby nic nadzwyczajnego. Nie ma technicznie, jak wiem, takich możliwości. W nowych budynkach, gdzie standardowo zakłada się wszelkie możliwe ułatwienia, to na pewno to jest, ale w starych budynkach wiem, że tego nie ma. Czy osoba niepełnosprawna, nawet jeżeli by ukończyła takie studia o kierunku filmowym czy teatralnym, czy taka osoba miałaby szansę, czy miałaby właśnie trudności z wykonywaniem tego zawodu? W tym, na ile osoba niepełnosprawna może sobie pozwolić na tak ekstrawagancki zawód, jak zawód reżysera, decyduje rodzaj upośledzenia, tego, czym człowiek nie dysponuje. Upośledzenie ruchowe nie jest największą przeszkodą. Ja sam pamiętam, że jeden z filmów robiłem zagipsowany i przeszkadzało mi to oczywiście, ale nie było to tak ważne, nie trzeba było przesuwać filmu z tego powodu. Wożono mnie na wózku i jakoś dawałem sobie radę, więc wiem z praktyki, że to jest zupełnie wykonalne. Teatr jeszcze bardziej na to pozwala. W teatrze to w ogóle jest niewielki problem. Ale oczywiście upośledzenie mowy może być dużym problemem, bo to jest kwestia szybkiej komunikacji, trzeba to jakoś pokonać. Natomiast naprawdę chodzi o fantazję, o wyobraźnię, o to, czy człowiek ma zdolność opowiadania fantastycznie ciekawej historii. Jeśli by taką zdolność miał, to myślę, że świat zrobiłby dużo, by mu pomóc, żeby on tę historię opowiadał. Natomiast do wielu sprawności trzeba by dojść przez ćwiczenia po prostu, bo to jest zawód przemysłowy, to jest ruch wielkich pieniędzy, więc człowiek, który tym zarządza, nie może swoją niespełnosprawnością obciągać tego procesu przemysłowego. Wtedy żaden producent, który daje na to pieniądze, nie będzie pewnie skłonny się zgodzić. Tu już nie ma jakby takiego poczucia miłosierdzia, tylko jest poczucie, że to się musi opłacać zawodowo. Ale ja wierzę, że w ogromnej ilości wypadków to się będzie opłacało zawodowo. Nasz człowiek, który ma jakiś defekt, jakąś niepełnosprawność, jednak to widowisko stworzy i oczywiście będzie unikał pewnych sytuacji, pewnych scen nie będzie robił. Bardzo często delegujemy jakieś sceny asystentom i oni to robią i wcale nie musi tego robić reżyser, nie musi koniecznie siedzieć na kranie, nie musi koniecznie uczestniczyć w różnych elementach filmu akcji, a jednak pozostaje reżyserem, który kontroluje to w całości. Także ja bym był raczej tu optymistą, wydaje mi się, że to byłoby możliwe, a z drugiej strony środowisko filmu i teatru i środowiskiem na ogół ludzi bardzo wrażliwych, również w takich odruchach serca. Kilka lat temu Paweł Jeleński nakręcił taki film dokumentalny pod tytułem Jest nas 6 milionów,
które właśnie dotyczyły tematyki, o których rozmawiamy. Czy osoba niepełnosprawna może grać w filmie i w teatrze? I z tego filmu troszeczkę wynika, czy z wypowiedzi rektorów, dziekanów tych uczelni, że jakby władze uczelni filmowych i teatralnych w Polsce miały pewne obawy i strach przed przyjmowaniem studentów z niepełnosprawnością. Myśli pan, że tak jest? A jeżeli tak jest, to z czego to wynika? Szczerze mówiąc, ja się nigdy nie spotkałem z żadnym wypadkiem dyskryminacji kandydata, który byłby niepełnosprawny. Po prostu nigdy takiego kandydata nie spotkałem na żadnej z uczelni, na których wykładam. Chyba w Rosji, chyba w Indiach dwa razy pamiętam, że miałem do czynienia ze studentami przyjętymi już przez tamte uczelnie, którzy byli niepełnosprawni, właśnie mieli niepełnosprawność ruchową, chodzili o kulach. Nie było to jakimś problemem, nikt się na tym specjalnie nie zastanawiał. Raczej widziałem, że ludzie dość solidarnie pomagali. Także myślę, że ten problem jest troszkę urojony w wypadku ludzi, którzy chcą być reżyserami. Na pewno operatorowi to już by bardzo przeszkadzało i tu bym się nie dziwił, żeby odradzać takie rozwiązania. A aktorowi, no to tym bardziej, o ile to miałby być aktor taki uniwersalny, natomiast na przykład jest aktorstwo radiowe, które zupełnie nie stoi w sprzeczności z żadnymi trudnościami ruchowymi. Czy też jest, powiedzmy, aktorstwo, gdzie trzeba zagrać kogoś bardzo specjalnego i czasami zdarzają się właśnie ludzie niepełnosprawni, ludzie w jakiś sposób upośledzeni, którzy właśnie takie role wspaniale potrafią zagrać. Jest taki aktor niemiecki, który jest Karłem i który zagrał kiedyś już w filmie Schlendorfa bardzo wielką rolę. Film został nagrodzony Oscarem i on został do tej pory aktorem i grywa takie dziwne postacie, no bo jest człowiekiem karykaturalnie małego wzrostu i do tego jeszcze człowiekiem odarzonym ogromną inteligencją, niezwykłą ekspresją, pięknym głosem, więc grywa bardzo ciekawe role i okazało się, że w repertuarze teatralnym można często znaleźć uzasadnienie, dlaczego właśnie tak dziwny człowiek będzie w tej roli występował. On się spełnił w rolach, to jest pan Bennett, spełnił się w rolach szekspirowskich nawet, więc tak dalece można było go wykorzystać jako uniwersalnego aktora, mimo że no, ma wyraźną niepełnosprawność widoczną gołym okiem. To jest Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio.